serdecznie na sesji zwyczajnej 17 lipca 2015 roku. Zebraliśmy się tutaj na wniosek pana burmistrza. Witam serdecznie wszystkich państwa radnych, witam pana wiceburmistrza pana Stawowska, witam panią sekretarzową Annę Wodziak-Cisa, witam panią Annę Bartok-Skarbnik, Mingą, witam pana i prawny z kancelarii SWP. Witam serdecznie gości, media. Szanowni państwo, stwierdzam forum, na podstawie którego Rada Miejska w dniu dzisiejszym może podejmować uchwały. Czy zgłaszacie państwo uwagi co do prawidłowości zwołania dzisiejszej sesji? Widzę, dziękuję. Stwierdzam, że sesja została zwołana prawidłowo. Przyjmujemy porządek obrad. Został państwu dostarczono, tak jak wspomniałem, zwołano na wniosek pana burmistrza oraz na przewodniczącego komisji rewizyjnej. Czy są uwagi co do porządku obrad? Dziękuję. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. Przechodzimy do uchwały, rozpatrzenie projektu projektu uchwały w sprawie pomocy rzeczowej dla województwa dolnośląskiego na realizację zadania pod nazwą przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Jana Pawła II i ulicy Trzewickiej w Głowie od ronda Buchholz do ronda Kandle. Udzielam głosu panu burmistrzowi. Bardzo proszę. Sprawa została omówiona podczas posiedzenia komisji. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania, bardzo proszę. Proszę o opinię Komisji Stałej, Komisja Rewizyjna, Komisja Finansów i Budżetu, Komisja Oświaty i Kultury, Komisja Praw Obywatelskich, Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Komisja Rozwoju i Działań Gospodarczych, Komisja Zdrowia, Rekreacji i Spraw Socjalnych. Dziękuję. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3/20/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu gminy Wołów na 2015 rok. Udzielam głosu panu burmistrzowi. Szanowni państwo, projekt uchwały został omówiony podczas wspólnego posiedzenia komisji. Jeżeli są jeszcze jakieś wątpliwości czy pytania, proszę bardzo. Proszę państwa. Nie widzę. Nie. Proszę Komisję Stałą o opinię. Komisja Rewizyjna. Pozytywna. Komisja Finansów i Budżetu. Pozytywna. Komisja Oświaty i Kultury. Pozytywna. Komisja Praw Obywatelskich. Pozytywna. Komisja Rekreacji, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Rolnictwa. Pozytywna. Rekreacja, powiedziałem, przepraszam bardzo. Rolnictwa. Chciałbym się cieszyć. Tak, Rozwoju i Działań Gospodarczych. Komisja Zdrowia, Rekreacji i Spraw Socjalnych. Dziękuję państwu. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały? Kto z państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję państwu. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji. Udzielam głosu panu burmistrzowi. Podobnie jak poprzednia uchwała została omówiona podczas posiedzenia komisji. Jeżeli państwo macie jeszcze pytania, bardzo proszę. Proszę bardzo. Widzę pytania. Proszę komisję stałe o opinię. Komisja Rewizyjna. Pozytywna. Komisja Finansów i Budżetu. Pozytywna. Komisja Oświaty i Kultury. Pozytywna. Komisja Praw Obywatelskich. Pozytywna. Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Pozytywna. Komisja Rozwoju i Działań Gospodarczych. Pozytywna. Komisja Zdrowia, Rekreacji i Spraw Socjalnych. Pozytywna. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję państwu. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od powiatu wołowskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. Udzielam głosu panu burmistrzowi. Projekt uchwały został omówiony podczas posiedzenia komisji. Jeżeli są pytania, proszę bardzo. Proszę państwa. Bardzo proszę panie. Ja mam pytanie, czy to oznacza, że ta biblioteka powiatowa, która jest, zostanie przeniesiona, czy to jest kolejna biblioteka, która zostanie otworzona? Ponieważ powiat wspomniał o tą biblioteką i ona ma swoją siedzibę w Połodeniu.
To jest taka biblioteka, którą trzeba powiedzieć. Kiedyś ona, wiele lat temu, była w bibliotece naszej miejskiej, tylko w związku z reformą została przeniesiona po prostu tam do GODEN na teren technikum. I teraz pytanie jest takie, czy to jest kolejna biblioteka, którą oddział będziemy prowadzić, czy to będzie przeniesiona tamta biblioteka? Jaki będzie koszt dokładnie? To są dwa pytania jeszcze. Znaczy, szczegóły porozumienia będą mówione między zarządem powiatu a burmistrzem. Natomiast proszę nie mylić dwóch rzeczy. Biblioteki pedagogicznej, która zawsze była i jest prowadzona przez powiat, tutaj gmina nie uczestniczy w prowadzeniu biblioteki pedagogicznej, i biblioteki publicznej powiatowej, która była zawsze prowadzona razem z biblioteką publiczną gminną i przenosi na tutaj nie mamy. Dziękuję Państwu. Proszę komisję stałe o opinię. Komisja rewizyjna. Pozytywna. Komisja finansów i budżetu. Pozytywna. Komisja oświaty i kultury. Pozytywna. Komisja praw obywatelskich. Pozytywna. Komisja rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska. Pozytywna. Komisja rozwoju i działań gospodarczych. Komisja zdrowia, rekreacji i spraw socjalnych. Dziękuję Państwu. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Dziękuję Państwu. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Kolejny punkt. Rozpatrzenie projektu podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na burmistrza gminy Woł. Udzielam głosu przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej panu Jarosławowi Górnikowi. Panie Pawle, tą ustawą zajmujecie się na posiedzeniach komisji. Myśmy omówili sobie. Proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję. Kto z Państwa ma jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę. Tak, przewodniczący, na sali widzę osoby zainteresowane tą sprawą. Nie wiem, czy zostanie udzielony mu głos, czy może z tego skorzystać. Proszę zauważyć, że jest to osoba na tej sali. Nie? Tak, tak. Bardzo proszę, ale czy pan jest osobą skarżącą? Nie, panie przewodniczący. Ja jestem zainteresowany wynajmem tych garażu po śmierci mojej mamy w stronie sprawę zawartym w kodeksie cywilnym. Bo pan burmistrz Góra mówi nie. Tak samo mówił kiedyś mieszkanie. Dlaczego? No, dlatego, tak, że... Tylko pan tam de facto nie jest stroną w tej skardze, bo to jest skarga panistych na pana burmistrza i komisja rewizyjna rozpatrzyła, rada jako całość powinna podjąć uchwałę przyznającą rację panistych lub też nie przyznającą. Także pan tutaj w zasadzie nie jest stroną. Oczywiście zaprosiliśmy pana do dali możliwość bycia, przysługiwania się na tym, co mówimy, jaką uchwałę podejmiemy. Natomiast no, de facto nie jest pan stroną w tym momencie. Więc panie mecenasie, czy tutaj no, pan jako nie będący stroną, no, ale no, w jakiś tam sposób zainteresowany tym całej sprawie ma możliwość uczestniczenia w dyskusji na tym temacie? Oczywiście, no, przysłuchiwać się pan. No ale nie, ja pytam, nie obsługiwać, tak, każdy ma tutaj, może mu komu kawał liczyć, ale chodzi o to, czy pan może zabierać głos w dyskusji, jak tak. Możemy pan przewodniczący głosu, oczywiście. Panie przewodniczący, ja nie przyszedłem uczestniczyć w dyskusji. A co bardziej powiedzenie się, czy poparcie skargi pani Stil. Panie przewodniczący, tak? Ja nie przyszedłem, jak powiedziałem, uczestniczyć w dyskusji, tylko przyszedłem przedstawić swoje prawa. Zgodnie z kodeksem cywilnym jest artykuł 961, który mówi, że w razie śmierci głównego najemcy prawo do dalszego najmu nieruchomości przysługuje członkom najbliższym rodziny. To prawo jest uwarunkowane bardzo restrykcyjnie. Mówi, że dobrze, tylko ten, kto mieszka do samej śmierci. Proszę pana, powiedzmy tak. Sprawa skargi na burmistrza to jest temat, którym my musimy się zająć jako Rada Miejska w Głowie. Ale ja natomiast jeżeli pan uważa, że zostało naruszone prawo, no to ma pan możliwość taką jak każdy z obywateli naszego kraju oddać sprawę do sądu i żeby sąd rozstrzygnął, bo jeśli chodzi o to samo całe postępowanie w tym temacie, no komisja wyczerpała to, co mogła zrobić, zrobiła, przedstawiła nam projekt uchwały i my tą uchwałę podejmiemy lub odrzucimy, to już w zależności od głosowania. Proszę mi zauważyć, że odpowiedź komisji, jaką otrzymałem,
Jest niezgodna z prawem. Ale ja panu powtarzam jeszcze raz. Ma pan prawo dochodzenia swoich ale praw. Ale po co się ciągle posąda, panie prezydencie? Jak sprawa jest jasna i o tym... Ale wie pan, my tutaj tego nie rozstrzygniemy. I jedno co zrobimy, to będziemy o tym rozmawiali, a wynik tej dyskusji będzie żaden. My nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć dyskusji tego, czy ma pan faktycznie prawo do wynajęcia tego garażu, czy nie. Rozpatrzyła komisja skargę, my jesteśmy zobowiązani do podjęcia odpowiedniej uchwały. Natomiast jeżeli pan będzie uważał, że wynik tego głosowania może naruszyć jakieś pańskie prawa, no to bardzo proszę posługiwać się wszystkimi instrumentami, które są dopuszczalne w naszym kraju. I też nikt panu nie odbiera tych praw. Ale panie uważam, że... Czy wszystkie sprawy tego typu, tak jasne, wyjść tego artykułu kodeksu oraz ale proszę raz jeszcze, ja tu nie jestem władny, nie jestem sądem do tego, żeby sprawy w dalszym etapie rozstrzygnąć. Także bardzo pana proszę o zajęcie miejsca i rada będzie postępowała tak, jak powinna postępować, obradować nad tym projektem uchwały. Natomiast jeżeli efekt tego głosowania okaże się dla pana niezadowalający, ma pan poczynić dalsze kroki prawne w tej materii. Ja tylko bym apelował uprzejmie do państwa szanownych radnych o podjęcie uchwały korzystnej dla mnie, zgodnie z prawem, no bo jak powiedziałem, po co się ciągle po sądach, przecież państwo możecie jako urząd wyrazić po prostu akt dobrej woli, zgodnie z zresztą z kodeksem cywilnym, który jest nadrzędnym prawem. Ja może pozwolę sobie wyjaśnić dwa zdania jeszcze dla pana, żeby nie było. Proszę pana, stanowisko w ogóle Rady Miejskiej, zależnie od tego, czy ono będzie zasadne, teraz skargę zasadną bądź nie, tak naprawdę nie ma żadnego wpływu na oświadczenie złożone przez pana burmistrza w zakresie wypowiedzenia umowy najmu. Z tego powodu, że co do zasady, zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, do kompetencji burmistrza, a nie Rady Miejskiej, należy gospodarowanie mienie. Oczywiście pan się może nie zgadzać, bo już w jakikolwiek sposób się sprzeciwiać z tą decyzją, ale tak jak pan przewodniczący wskazał już, panu przysługują wszelkie prawa związane jak gdyby z ubieganiem się o przejęcie tego prawa najmu, ale w tym zakresie to nie jest może właściwe miejsce do tego, żeby się o to ubiegać. Tym właściwym miejscem jest, jeżeli już to są. Ale natomiast niezależnie od tego stanowiska, to nie ma żadnego wpływu na to, czy burmistrz skutecznie wypowiedział, czy to oświadczenie jest ważne, bądź nieważne. Proszę pana, szanowni państwo, ja wtedy nie wiedziałem i byłem skonwersowany, ale teraz ja bym tą skargę wyciągnął. Dlaczego? Bo wypowiedzenie, teraz ja doskonale rozumiem, że zapoznaję się z przepisami zawartymi w kodeksie i prawie o gospodarce nieruchomościami, że wypowiedzenie było zgodne z prawem. Jest takie coś, że 3 miesiące od wypowiedzenia. I ja wtedy, gdybym znał to prawo, ja bym wtedy nie pisał nic. Dlatego, że to nie miałoby sensu z mojej strony, tylko bym pisał do gminy, do panów burmistrzów o przywrócenie najmu zgodnie z prawem. Dlaczego? Dlatego, że po prostu gmina jako właściciel tego garażu ma prawo nim gospodarować. Ale prawo też jest, które mówi, kto ma nie prawo pierwokupu, tylko prawo w pierwszeństwie do nabycia. Oczywiście ja rozumiem, że gmina jako właściciel... Przepraszam, bardzo pana przepraszam, ale my w tej dyskusji i tak niczego nie osiągniemy w tym momencie. Ale panie przewodniczący... Bardzo proszę usiąść... Gmina nie musi sprzedawać. Ale nie dyskutujemy nad tym, my dyskutujemy nad skargą na pana burmistrza. Nad tym tylko i wyłącznie w tej chwili. A nie będziemy dyskutować, nie będą państwo dyskutować o tym, czy mi przysługuje faktycznie sprawę. Nie, bo my nie jesteśmy kompetentni ani powołani też do tego, żeby nad tym tematem dyskutować. Rozumiem, panie przewodniczący. To w tym momencie po prostu zdaje się na los ze strony panów burmistrzów, którzy być może zmienią zdanie, prawda? I postąpią zgodnie z prawem. Każdy człowiek ma prawo do pomyłki, nawet po panowie burmistrzowie. Jeszcze raz powtarzam, nad tym nie dyskutujemy. Człowiek jest istotą pomylną, każdy może być, natomiast to nie jest przedmiotem naszych obrad. Bardzo pana proszę o zajęcie miejsca. Dobra, panie przewodniczący, ostatnie moje pytanie, bo ja wiem, że zadają czas. Czy zostaje mi ten garaż przyznany, czy nie? Ale to, wie pan, to nie jest pytanie do mnie, naprawdę. To ani do mnie, ani... No to może pytanie do pana burmistrza. Proszę? To może pytanie do pana burmistrza. Ale nie. Proszę pana, jeszcze raz powtarzam, w tym momencie nie rozmawiamy o
wynajmie garażu jako takim, tylko rozmawiamy o skardze na pana burmistrza i tą dyskusję chciałbym zakończyć. Dziękuję panu. Także bardzo proszę, czy państwo radni chcielibyście zabrać głos na ten temat jeszcze? Widzę, dziękuję. Proszę komisję stałe o opinię. Komisja rewizyjna? Pozytywa. Komisja Finansów i Budżetu? Pozytywa. Komisja Oświaty i Kultury? Pozytywna. Komisja Praw Obywatelskich? Pozytywna. Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska? Komisja Rozwoju i Działań Gospodarczych? Komisja Zdrowia, Rekreacji i Spraw Socjalnych? Dziękuję państwu. Kto z państwa za podjęciem uchwały? 11. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję państwu. Stwierdzam, że uchwała została podjęta, a tym samym skarga na pana burmistrza została odrzucona. Potraktowana jako, przepraszam, ustawna za bez zasady. I przechodzimy do kolejnej uchwały, czyli jest to również rozpatrzenie projektu o podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na burmistrza gminy Wąg i ponownie udzielam do panu przewodniczącemu komisji rewizyjnej, panu dyrektorowi. To skargę, proszę państwa, żeśmy bardzo dokładnie umówili na posiedzeniu komisji z detalami, z drobiazgami i z propozycjami, co w związku z tą skargą wynika. Dziękuję. Dziękuję. Czy chcecie państwo zabrać głos na ten temat? Widzę. Dziękuję państwu. Proszę komisję stałe o opinię. Komisja rewizyjna? Pozytywna. Komisja Finansów i Budżetu? Pozytywna. Komisja Oświaty i Kultury? Pozytywna. Komisja Praw Obywatelskich? Pozytywna. Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska? Pozytywna. Komisja Rozwoju i Działań Gospodarczych? Pozytywna. Komisja Zdrowia, Rekreacji i Spraw Socjalnych? Pozytywna. Dziękuję państwu. Kto z państwa za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał głosu? Dziękuję państwu. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Tym samym skarga na burmistrza została uznana za bez zasady. Interpelacje, drogę wniosku i zapytania radnych. Bardzo proszę państwa, jeżeli macie głos. Proszę. Ja dalej krążę garaże i drogę przy garażach na ulicy Kościuszkiego. Prawdopodobnie tam było coś robione. Po tym deszczu w dalszym ciągu jest woda na drodze. Ile razy można poprawiać i do kogo to mówi? Ktoś jest chyba za to odpowiedzialny, ktoś powinien sprawdzić. Nie może tak być, że tam cały czas stoi woda po większym deszczu. Już dwa razy było poprawiane. Tak, przyznaję, że wykonawca dwa razy poprawiał, bez właściwego skutku nie jesteśmy zadowoleni z tego, że nie poprawiał kolejny raz. Rzeczy są w razie gwarancji, jednak mówią więcej tego. W końcu będziemy musieli to zrobić z innymi obciążyć wykonawcę kosztami, ale chcieliśmy tego uniknąć na razie. Ja bym chciał powiedzieć, szkoda, że nie ma pana burmistrza Kudy, bo on tę sprawę, że tak powiem, potwierdził. Jesienią, zresztą w 14 roku dwukrotnie, a jesienią ostatni raz, zgłaszałem, że są problemy ze stokami naprzeciwko starostwa do tej ścieżki. One po prostu się zapadły, bo już tam kilkanaście lat mają i tam nie trzeba żadnego planu ani projektu, nie trzeba jakichś wielkich inwestycji. Po prostu mężczyzna ze krzykaczki podsypki i podnieść puzdę do góry, zasypać i młotkiem gumowym poprawić i będzie porządku. Tam dużo mieszkańców, nie ma, no i połowę dzielnicy chodzi szczególnie w niedzielę do kościoła i nie tylko, codziennie się przemieszczają tędy i tam jest po prostu stali się niebezpieczni. Pan burmistrz Chmura obiecał jesienią, że na wiosnę zrobimy. No, zaraz będzie połowę lata i no i nic się tam nie robi. Dziękuję. Mogę potwierdzić tylko zasadne, że temat jako zgłaszany słyszę pierwszy raz, rzeczywiście tam to wymaga. Zapisuję sobie, spróbujemy go załatwić jak najszybciej. Dziękuję. Kto z państwa jeszcze? Bardzo dziękuję. Ja w sprawach porządkowych miejskich. Chodzi mi o to, że takie miejsce publiczne jak nasz deputat słynny przy Banku Zachodnim, pierwsza ławka wizytowa okupowana jest ciągle przez nieodpowiednie osoby. No, wczoraj miałem takie zajście, że zostały podawane piwa, piwo zostało rozbite, spadały wulgarne słowa, kto mi za butelkę zapłaci, nie działał na całym deputatu, ludzie przychodzą, patrzą z obrzydzeniem. No czy żadnej interwencji ze strony policji, ja nie wierzę, że ktoś
Ta ławka jest notorycznie okupowana teraz. To jest wizytowa ławka naprzeciwko urzędu nawet. To jest, bo uważam, że należy coś z tym zrobić. Ławka służbowa na wyścigano ludzi spod policji. Policja wyścigała ich spod policji tam z tych parków. Ludzie przyszli na pierwszą ławkę, którą można zrobić. Proszę o twoje intervencje w tej sprawie. Jesteśmy w stałym kontakcie z policją, w takim kontakcie, że tak powiem, no nie głoszczemy się po głowę, tak to bym nazwał. Natomiast no, nie jesteśmy zadowoleni z tego. Niestety nie mamy straży miejskiej. Jest to kolejny przyczynek. Myślę, że kiedy będzie dyskusja o straży miejskiej, to tego typu argumenty będą padać jako argument za utworzeniem straży miejskiej. Bo rzeczywiście instrumentarium, kiedy policja się nie zmierzyła ze swoich obowiązków, jest naszej żadnej. Co możemy zrobić? Czasy kibitki na żuławy już minęły. Jeżeli Państwo nie macie innych tematów, to Szanowni Państwo, a propos ławek, był u mnie emerytowany nauczyciel wychowania fizycznego z Miłosławskiego Liceum, rocznik 29, ale mimo jakiejś jeszcze swojej niezłej kondycji, to zwrócił uwagę nam, mówię, bo to też jest w naszej gestii, że tych ławek najzwyczajniej w świecie w Łodzi nie ma. Zaproponował przejść się trasą na przykład z ulicy Powstańców Śląskich albo z ulicy Kościuszki czy tam Zaułka Czerwonego i próbować po drodze odpocząć, przechodząc do rynku, to faktycznie byłoby trudno. I poczucie nawet taki pomysł, że może po prostu radni imienni ufundują takie ławki, czy gocują na tych ławkach tabliczki. Ale to musieliśmy jakiś plan ułożyć, bo zresztą nawet taką ławkę, gdybym chciał osobiście ufundować, to też jej nie mogę wystawić w każdym dowolnym, wybranym przez siebie miejscu, prawda? To nie jest kwestia całkiem dowolna, bo również to musi stanąć tam ludzie mitnym i tak dalej. Także to jest pomysł może na już na kolejny budżet, ale faktycznie pomyśleć o tych ludziach, którzy na piechotę się poruszają po mieście, starszych, ale również o matkach z wózkami dziećmi, czy tam bez wózków, ale mnogi dzieci, które są odpoczęte, no wszystkich tych, którzy po prostu się zawieszą i chcieli później. Ja się odniosę do tego w ten sposób tylko, że co roku uzupełniamy ławki i co najmniej kilkanaście ławek co roku jest zakupowanych i umieszczanych w nowe miejsce. Problem jest z lokalizacją, ponieważ mamy w większości wąskie chodniki po prostu, które nie nadają się na to, żeby na tych chodnikach lokalizować ławki, a to tylko możemy na nasze własności to robić. Więc umieszczamy je na terenach zielonych, w skwerkach. Tam znowu z kolei są kupowane przez tych meleni i znowu są z tego kolejne problemy. Policja wnosi, żeby likwidować ławki. My się sprzeciwiamy. Oni mówią, że nie są w stanie pilnować tego. Mówią, żeby im ławki przed oknem ustawić, to tam nie będą siadać mendele. No to odpoczywający też nie będą siadali przed oknem komendy powiatowej policji. To jest taka zabawa w ciuciubabkę. No. Ja mam taką prośbę, jeżeli Państwo macie propozycje na lokalizację ławek, to proszę je po prostu zgłaszać. Najlepiej na papierku, może by było wiadomo, że o jakie miejsce rzeczywiście chodzi. Zweryfikujemy każdy z tych wniosków. Jeżeli się nadaje rzeczywiście do umieszczenia ławki, to po prostu tam zamontujemy, czy ustawimy, czy zależy od tego, jakie to będzie miejsce, jakiego rodzaju ławka tam będzie pasować. Ale proszę, bo to jest najlepsze, jak każdy ma swój punkt widzenia, swoje oczy, inne oczy, może zauważą lepiej, że gdzieś się takie miejsce może znaleźć. Ja jeszcze. Mnie mieszkańcy pytają, czy my jako gmina zorganizujemy remont kościoła dachu. Ja nie miałam odpowiedzi, dlatego zadaję pytanie, czy my wspomagamy? Tak.
Parafia złożyła wniosek, ponieważ mamy w budżecie środki przeznaczone na zabytki wpisane do rejestru zabytków, na remonty i zabezpieczenia, bo to też w przypadku jakichś takich krężonych sytuacji. I parafia złożyła taki wniosek i środki zostały przydzielone. To jest 50 tysięcy złotych. Ja może tak na gorąco podejmę temat tych ławek, co Pan mówisz i mówi. Więc mam taką propozycję, ponieważ przynajmniej dwa razy w tygodniu przebiegam koło tego miejsca, Kili Skłodowskiej, tam taki placyk jest, gdzieś tam był robiony w tamtym roku, chyba na ten pik rodzinny, ja oczywiście nie jestem przeciwny temu, żeby tam coś nie robić. I tam stoi chyba sześć ławek, które w ogóle nie są wykorzystane. Sześć ławek tam stoi. Pan mówił, że tam pewnie spaceruje też, to pewnie widział. I bym proponował zostawić dwie, a cztery ławki stamtąd zabrać i postawić przy siłowni na rozwisku. Bo tam tylko taka ławeczka jedna stoi, maleńka i tam naprawdę dużo matek, dzieci przychodzi, ćwiczących dużo przychodzi i postawić tam te cztery ławki. Gdyby był potrzeba na Kili Skłodowskiej, na piknik, nie ma problemu żadnego, osób ma ciągnie i parę ławek dowieść na ten jeden dzień, gdyby potrzeba. Bo tam nie ma potrzeby, żeby tam cało kierowało. Ja zgłaszam, panie burmistrzu, o ławkę między rozjazdem dwóch ulic Kościuszki i Leśnej. Tam taki jest skwerek. Tam można cementowe, że tak powiem, zakopać elementy i wyposażyć w drewniane deski. I tam ławka może będzie stała, nikt ją nie naruszy.